Dzień dobry, w ten wtorkowy poranek 15 września. Dziś nasze teksty biblijne przypominają nam historię bohatera znanego ze swojej wielkiej wędrówki. No stąd też scenaria, w jakiej się znajdujemy. Ja też jestem w podróży. Co prawda niezbyt wielkiej i niezbyt dalekiej, niezbyt długiej, ale mogę powiedzieć, że podobnie jak nasz dzisiejszy bohater, zmierzam do ziemi obiecanej. Nie tej w Kanaanie, ale tej naszej polskiej. Zmierzam do Łodzi, gdzie na co dzień mieszkam. Posłuchajmy słów naszych tekstów i poznajmy naszego bohatera. Pierwszy tekst ze Starego Testamentu. Abram wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan. A drugi z Nowego Testamentu. Ci, którzy są z wiary, są synami Abrahama. Abram, późniejszy Abraham, praojciec Izraela, człowiek wiary. Człowiek, który na Boże polecenie wyruszył w wielką podróż z Haranu do ziemi obiecanej. Wędrówka Abrama bezsprzecznie jest historią zmiany. I to zmiany bardzo szeroko pojętej. Nie tylko zmiany miejsca zamieszkania, ale zmiany całego jego dotychczasowego życia. Jego sposobu postrzegania świata oraz Boga. Najlepiej to ostatnie pokazuje nam historia ofiarowania Izaaka, gdzie Bóg, wstrzymując rękę Abrahama, pokazał mu, że on nie jest taki jak bożki czy bogowie innych ludów, że on nie oczekuje ofiary z pierworodnych. Podejrzewam, że decyzja o zmianie nie była dla Abrama łatwa. W końcu wyruszając w drogę, porzucał wszystko to, co było mu znane, to, co bezpieczne, komfortowe i w pewien sposób łatwe. Ale ta zmiana była konieczna. I mimo, że wiązała się z różnymi niebezpieczeństwami oraz wyzwaniami, których nie ma co ukrywać, w życiu Abrama było mnóstwo, to ta podróż przyniosła wielkie błogosławieństwo. Z rodu Abrahama Bóg powołał naród wybrany, którego dziedzicami jesteśmy my, wierzący. Historia Abrama konfrontuje mnie z pytaniem, w jaki sposób podchodzę do zmian w moim życiu. Oczywiście zmiany mogą być różne, pozytywne, negatywne, te inicjowane przez nas albo wymuszone czynnikami zewnętrznymi. Z reguły boimy się ich, bo prowadzą nas one w nieznane, bo sprawiają, że na jakiś czas tracimy grunt pod nogami, że tracimy kontrolę nad naszym życiem. Myślę, że Abraham mógł odczuwać to samo, kiedy doświadczał zmiany. Ale tym, co pomogło mu przejść przez zmianę, była wiara. Zaufanie, że ten, który go powołał, nie zostawi go nigdy samego. Że Bóg będzie z nim bez względu na okoliczności. Że pomoże mu pokonać wszystkie przeciwności i wszystkie trudności, jakie go spotkają. Że Bóg przeprowadzi go nawet przez ciemne doliny, ale przeprowadzi go przez ciemne doliny po to, by wprowadzić do ziemi obiecanej, do miejsca błogosławieństwa. Przykład Abrama pokazuje mi, że zmiany, mimo że często trudne i bolesne, z Bogiem mogą prowadzić do czegoś dobrego, że mogą stać się szansą na wielkie błogosławieństwo. Musimy tylko otworzyć się na Boże działanie, zaufać Mu, że On nas przez to wszystko przeprowadzi. Życzę nam wszystkim, abyśmy właśnie w ten sposób, z wiarą, patrzyli i podchodzili do zmian w naszym życiu. Dobrego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem, a tym, którzy podróżują, szerokiej drogi.